Pożary są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, pozbawiając zwierzęta miejsca do życia oraz doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody. Po pożarze las, naturalne płuca ziemi, odradza się przez dziesiątki lat. W ciągu ostatniej dekady lasy w Polsce płonęły ponad 73 tysiące razy. Z dymem poszło około 30 tysięcy hektarów. Jednak obecnie jest ich znacznie mniej niż 30 lat temu, a to dlatego, że Lasy Państwowe od wielu lat rozbudowują nowoczesny system mający pomóc w walce z ogniem. System ochrony przeciwpożarowej w lasach państwowych w tej chwili składa się z kilku elementów. To są dostrzegalnie pożarowe. Mamy na terenie dyrekcji 38 dostrzegalni pożarowych z kamerami, które monitorują teren leśny w poszukiwaniu pożarów. Oprócz dostrzegalni pożarowych mamy sieć dojazdów pożarowych. W każdym nadleśnictwie mamy wytypowane drogi, którymi jednostki straży pożarnej mogą dostać się bezpośrednio w miejsce pożaru. Mamy system zabezpieczający, czyli pasy przeciwpożarowe. Oddzielamy w ten sposób duże fragmenty lasu, miejsc, które są zagrożone pożarowo, na mniejsze części dzielimy, bądź oddzielamy obiekty takie jak tory kolejowe, drogi, z których może powstać pożar od terenów leśnych. Mamy też punkty czerpania wody, czyli miejsca, gdzie straż może się zaopatrywać, pobierać wodę. Na system PEPOSZ ponadto składają się samochody patrolowo-gaśnicze, które mogą gasić małe pożary i pełnią funkcje pomocnicze, a także punkty alarmowo-dyspozycyjne. I mamy wreszcie w odwodzie lotnictwo. Lasy Państwowe czarterują samoloty gaśnicze. Mamy na terenie dyrekcji białostockiej dwa samoloty gaśnicze, które dyżurują w okresie tak zwanej palności, czyli od marca do października. W punktach alarmowo-dyspozycyjnych dyżury pełnią obserwatorzy, których zadaniem jest dostrzeżenie ewentualnych zagrożeń. Moja praca polega na obserwowaniu obrazów z obu kamer, które są usytuowane w dwóch różnych miejscach i na obserwowaniu, czy nie ma dymów w lesie. Dzisiaj jest pierwszy stopień zagrożenia, czyli jest jeden z najniższych stopni zagrożenia. No ale mimo wszystko w lesie jest różnie, można się spodziewać pożaru. Istotnym elementem systemu przeciwpożarowego są meteorologiczne punkty pomiarowe. To urządzenie, które widzimy, służy do pomiaru ilości opadu. To urządzenie służy do pomiaru wilgotności powietrza, a to służy do określenia kierunku wiatru i siły wiatru. Przy określeniu stopnia zagrożenia pożarowego pomocne są pomiary wilgotności ściółki. W tej chwili przygotowujemy pomiar ściółki, przygotowujemy wagosuszarkę, nakładamy próbkę ściółki. Zamykamy. Po wysuszeniu pokazuje nam wagosuszarka wartość wilgotności ściółki, która jest podstawą do określenia stopnia zagrożenia w lesie. Jednym ze sposobów ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych są między innymi pasy przeciwpożarowe. Tutaj stoimy w miejscu, gdzie mamy szeroki, jeszcze przedwojenny pas przeciwpożarowy, który rozdzielał cały duży kompleks leśny Puszczy Piskiej na mniejsze fragmenty. Także ten szeroki pas rozgranicza cały duży kompleks Puszczy Piskiej na mniejsze obszary. Wszystko jest po to, żeby ograniczyć powierzchnię ewentualnie dużego pożaru, żeby ten pożar jak najszybciej ugasić. W nadleśnictwie Pisz najtrudniejszą porą, jeżeli chodzi o pożary, jest wczesna wiosna, czyli marzec, kwiecień, kiedy jeszcze nie ma pokrywy zielonej, natomiast jest dużo suchych traw, suchej materii, która bardzo łatwo się pali.
Natomiast latem, kiedy już wszystko jest zazielenione, na pewno ta palność maleje. Natomiast jest duża presja turystyczna i też musimy ciągle obserwować, czy coś gdzieś się nie dzieje. Do gaszenia niewielkich pożarów wykorzystuje się lekkie samochody patrolowo-gaśnicze. Dostaję telefon z punktu alarmowo-dyspozycyjnego w Szerokim Borze, że gdzieś prawdopodobnie wystąpił pożar. Muszę pojechać na to miejsce, stwierdzić dokładnie, gdzie to zdarzenie wystąpiło i czy to faktycznie jest pożar, no i ocenić, jak jest duży, czy mogę sam go ugasić, czy muszę wezwać straż pożarną, ewentualnie samolot do gaszenia. No mój samochód jest wyposażony w zbiornik około 400 litrów wody, czyli przy tej wydajności dodaje możliwość gaszenia około 10 minut. Co więcej, jest wąż o długości 65 metrów. Ogólnie rzecz biorąc, no, procedura gaszenia wygląda tak, że najpierw gasimy wodą, a jeżeli już ugasimy płomień, to zalewamy to ognisko pianą. Kiedy nie dają rady samochody patrolowo-gaśnicze czy straż pożarna, do akcji wkraczają samoloty startujące z bazy lotniczej w Rostkach. Zasięg tego samolotu to jest gdzieś około 500 km. No wiadomo, że na takie dystanse się nie lata. Pojemność zbiorników jest około 700 litrów, natomiast do zbiornika można załadować ponad 2 tony wody albo środka gaśniczego. Doskonała współpraca Lasów Państwowych z wojskiem i Wojskową Strażą Pożarną zaowocowała podpisaniem porozumienia o wzajemnej pomocy i współpracy. Zarówno Wojskowa Straż Pożarna pomaga nam gasić pożary na terenie nadleśnictwa Drgały, jak również nasze samoloty gaszą pożary na terenie poligonu, na terenie pól roboczych poligonu. Tereny poligonowe narażone są na znacznie większe zagrożenie pożarowe. Po pierwsze, to są takie siedliska sosnowe, dosyć suche, które są palne. Dodatkowo duża ilość osób, czy żołnierzy, czy osób na gruntach nadleśnictwa powoduje, że to zagrożenie pożarowe jest większe. Stąd ta współpraca, która od lat jest bardzo dobra. Leśna Baza Lotnicza w Rostkach to jedna z dwóch takich znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. W tym roku podjęta została decyzja o jej modernizacji. Po tym intensywnym wykorzystywaniu bazy stwierdziliśmy, że konieczna jest modernizacja bazy. W tym roku na wiosnę zakupiony został nowy kontener, nowy budynek biurowo-socjalny dla pilotów. W tej chwili warunki socjalne do tego, żeby tutaj pracować, znacznie się poprawiły. Poprzednia baza nie była remontowana przez kilkanaście lat, no i siłą rzeczy wymagała napraw. Generalnie to baza funkcjonuje od marca do połowy października, no bo to jest okres palny w lasach. Gdzie od zeszłego roku mamy nowy kontener mieszkalny, no i wszystko co potrzeba do dyżuru mamy. System przeciwpożarowy w Lasach Państwowych cały czas się rozwija i modernizuje. Kiedyś na naszych dostrzegalniach pożarowych dyżurowali ludzie, wchodzili i pełnili tam służbę przez cały dzień, wypatrując pożaru. W tej chwili mamy we wszystkich dostrzegalniach kamery wysokorozdzielcze, które monitorują teren. Oprócz tego w 10 jednostkach mamy system automatycznej detekcji dymu, który wspomaga dyżurnych dodatkowo, wykrywając tylko dym, jeżeli się pojawi nad koronami drzew. Oczywiście poza modernizacją tych punktów monitoringowych również kupujemy nowe samochody patrolowo-gaśnicze. Wiąże się to oczywiście z dużymi kosztami. Rocznie jest to ponad 5 milionów złotych w skali Dyrekcji Regionalnej w Białymstoku, natomiast w skali Lasów Państwowych w Polsce to jest 100 milionów złotych rocznie. Ale te koszty no, są jak najbardziej uzasadnione, ponieważ widzimy tego efekty. Od lat 90. w zasadzie nie mamy do czynienia z dużymi pożarami lasu.
cały ten system wtedy, właśnie w latach 90. zaczął być budowany. W tej chwili średnia powierzchnia pożaru w zeszłym roku w dyrekcji regionalnej to było 0,19 hektara. Pożary lasu przynoszą straty materialne, niosą spustoszenie w świecie przyrody, stają się zagrożeniem dla okolicznych mieszkańców. A przyczyną większości pożarów jest niestety człowiek. Nasza beztroska, bezmyślność i brak odpowiedzialności doprowadzają do niewyobrażalnych strat. Należy zmienić nasze złe nawyki i zachowania na obszarach leśnych i upowszechniać leśny savoir-vivre, a w razie zagrożenia reagować. Jeden telefon alarmowy pod numer 998-112 lub do najbliższego nadleśnictwa lub leśnictwa może uratować las.